Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Ghost of Tsushima. Ostatnio dokonaliśmy wiele, udało się nam przejść na drugą wyspę i kompletnie zmienia się nasz obecny cel. Musimy odzyskać nasze rodowe ziemie, no i wypędzić stamtąd też Mongołów, dlatego zabierzmy się za robienie tego. Ja już mam ambitny plan na dzisiejszy odcinek, czym się zajmiemy. Jest to misja fabularna, po której dostaniemy naszą zbroję, naszego klanu. We wiosce Omi się ta misja zaczyna i jak widzicie, długa droga nas czeka, zanim się tam dostaniemy, ale mam na sobie mój strój wędrowca, mam na piękną białą maskę. Generalnie jestem maksymalnie gotowy do tego, żeby zwiedzać ten teren. Widzę tutaj jakieś kwiatki po drodze, ale nie chcę się jakoś straszliwie rozpraszać na mojej drodze do mojego celu. Wiatr prowadzi mnie do przodu, tak więc jedźmy. Będę prawdopodobnie zbaczał z tych ścieżek totalnie dróżek, które są tu wyznaczone, ale może w sumie nie do końca. Zobaczymy. Zobaczymy, co nas tutaj po drodze czeka. Postaram się nie rozpraszać zbytnio. Jakby wiadomo, jak coś fajnego zobaczę, no to przewalczę. Tutaj widzę jakieś zapasy, na przykład paru Mongołów po drodze. To może być fajna okazja, żeby naostrzyć naszego miecza, więc prowokacja tutaj zawsze w takim momencie dobra rzecz. Non-stop się tylko boję, że nie pozwoli mi gra zrobić prowokacji. Wjadę jak dzban po prostu w tych przeciwników nieprzygotowany. O Jezus Maria, ten jak szybko zaatakował. Byłem już gotowy na cztery normalnie zafejkowane ataki. Coś tu strasznie piszczy, czy to jakaś lisia nora? Nie jestem do końca pewien. Dobra, lecę po ciebie kolego, jesteś już przerażony? A nie, to nie jest lis, to jest ten mongolski orzeł, który może mnie wypatrzyć z nieba. Mam też punkt techniki do wydania. Bardzo chętnie bym to zrobił, w sumie coś ciekawego się tam pewnie już znajdzie. Tutaj cyk, drewno cisowe. No, drewno cisowe, przydatna rzecz. Niedługo moje łuki będą już na maksymalny poziom. No ale zobaczmy, techniki. O, tyle rzeczy do upgrade'owania, sam nie wiem. Myślę, że taki ogólny upgrade tych wszystkich. Z każdym ciosem nawałnicy cień zadajesz większe obrażenia. Tarczownicy będą zdychać jak szaleni, a tutaj wielka szybkość tych ataków też będzie się znajdowała. Automatycznie parujesz ciosy włócznią, gdy postawa wiatru jest aktywna. To będzie zajebiste, biorę to. Wtedy żaden frajer mnie już nie dziabnie i po prostu mogę czekać, aż on mnie zaatakuje. Muszę dopaść jakiegoś włóczniarza, żeby przetestować to na nim. A się chłopak zdziwi, żaden atak mnie wtedy nie uderzy. Fantastyczne to będzie. Dobra, lecimy przed siebie w takim razie. Dużo tych dymów na horyzoncie widać. Niedługo natrafię pewnie na jeden z nich co najmniej. Duże drzewa. Ile ja tam rzeczy znalazłem? Zapasy zbieram aż do teraz. Ty, niedźwiedzia słyszałem. O, Mongoły walczą z niedźwiedziem. Ja sobie tutaj poobserwuję tylko tą walkę. Pewnie będzie przeepicka. Albo pomogę niedźwiedziowi. A teraz muszę pomóc sam sobie. O, właśnie, kurwa, wjechałem w tego niedźwiedzia. Fantastyczny to był pomysł. No, czekajcie. Tutaj lepiej będzie chyba podziałać w taki sposób. Dobra, przykro mi niedźwiadku, ale masz naprawdę cenne i fajne rzeczy przy sobie, bo dostaję 6, a potem jeszcze 4 bonusu. Ja takich okazji nie omijam, przykro mi. Na szczęście nauczyłem się rozpoznawać odgłos tego niedźwiedzia, więc teraz trudniej mi będzie go ominąć. Czy mój koń umarł? Kage! Nie, dobrze, Kage jest nieśmiertelnym koniem samurajskim. Dobrze, dobrze, że ma takiego perka wbudowanego, bo byłoby słabo. Ty, słyszałem tutaj jakby jakiegoś innego konia? Niemożliwe, inny koń? Posterunek kamiennego grzęzawiska. Nie, posterunek mnie nie interesuje, ale dobrze widzieć, że się tutaj znajduje. Na przyszłość. Ja lecę w tej chwili przed ciebie. Odbiję nawet sobie w tą stronę. Tak, zauważajcie sobie mnie. Proszę, żeby mnie z łuku nie trafili, bo spadnę wtedy z konia i będę niezwykle sfrustrowany. Obrażenia za pomocą wybuchającej beczki. Cholera jasna. Czy jest jakaś gra, gdzie nie ma wybuchających beczek? Nawet jeżeli nie da się z nimi wejść w interakcję, to pewnie się gdzieś tam znajdują jakieś czerwone beczki, które zgodnie z naturalną logiką danego świata są w stanie eksplodować. Dobra. Dużo otwartych, takich płaskich terenów tutaj widzę, też się znajduje. Tutaj mój koń nie przejdzie, ale tutaj jakaś mini wioska, domeczek, zabudowanie jakieś się znajduje. Mam wrażenie, że dobrze będzie tutaj chociaż podjechać. O właśnie, obozowisko mrocznej wody, kolejne miejsce Mongołów. Ja to sobie wszystko pozaznaczam, dobrze będzie tutaj wrócić, czy na nagraniu, czy poza nagraniem. Cholernie dużo kwiatów tutaj wszędzie dookoła jest, co mnie bardzo cieszy, bo zaraz ich będę miał całkiem sporo. Gdzieś pewnie sobie też w internecie wynajdę miejscówkę, w której się znajduje. Czy tam jest człowiek przetrzymywany? Tak, on będzie miał fajną pogłoskę dla mnie, dobra. To tutaj też się pobawię w prowokację i ratowanie człowieka. Plus, jest tu ktoś z włócznią? Chyba nie, cholera jasna, dobra, skupienie.
Po jakiemu ty do mnie mówisz, typie? Tych większych jest łatwiej odczytać, kiedy oni mnie atakują, co mnie bardzo cieszy w sumie. Bo łatwiej jest na prowokacji z nimi walczyć. Dobra, no to co? Zaczynamy rozrywki, panowie? Siemano! Dziab! O, wow, jak go dziabłem. I tego tak samo. Bum! Dobra, nie miałem go już co ciąć. To takie trochę też niehonorowe. Nieważne, chowamy i działamy. Uratujmy ją. Nie wiem, co ty mi za to dasz. Co mi za to dasz? Rozpocznijmy lunetkę, kurwa. Loterię. Sayuki. Dokoka ni miyo shisomeru no da. Moko ga atari no michi o subete osaete imasu. Toru mono o toraeru tame. Brzmi jak lokalizacja jakiegoś obozowiska. Anshin shite nigeru ga yoi. Dobra, też dobra rzecz. Bądź co bądź, załatwianie tych obozów to jest najlepszy sposób na to, żeby sobie mapę odkrywać. Teraz już autentycznie rozumiem, dlaczego cały ten dół mapy, jakby miałem wrażenie w pewnym momencie, że cholera, coś mało tych obozów. Czy gra naprawdę oczekuje, że ja będę tutaj zasuwał i odkrywał to wszystko jeżdżąc koniem? Ale wychodzi na to, że no poza niektórymi miejscami, które mam wrażenie dokładnie w taki sposób operują, to może tutaj jakiś obóz gdzieś się znajduje, tylko się nie natknąłem, ale ewidentnie na przykład to odkryje mi cały teren tutaj dookoła, to odkryje teren tutaj dookoła i tak dalej, dlatego mam wrażenie, że tak to jest tutaj skonstruowane, strasznie dużo tych obozów tutaj jest, tak naćkane, jeden obok drugiego. Dobra, lecimy dalej, tylko jakąś taką sensowną trasą bym powiedział, czy to jest kolejny ich obóz? Prefektura Yarikawa. No dobra, już wjeżdżam na teren jakby kompletnie innego miejsca. Mam wrażenie... Halo, koniu! Spokojnie! Weź tutaj sobie, hopnij i jedziemy dalej. Czy to też jest terytorium Mongołów? Ewidentnie tak wygląda, ale takie opustoszałe jakieś się to wydaje. O, wow! O Jezus! Burza się zrywa! A się przestraszyłem, że... Wjeżdżam na teren jakiegoś tego dziwnego miejsca. Ty, lisia nora! O właśnie, czekajcie. Mamy tutaj tego lisa, tak wiem, miałem już nie zajmować się lisimi norami, bo mam maksymalnie dużo miejsca na te amulety. Ale cholera, jest na tyle dużo lisich nor w pierwszej części tej wyspy, że nie ma opcji, jakby po co są na drugiej. Zakładając, że ktoś znajdzie wszystkie na pierwszej wyspie, więc nie ma, jakby jedyna odpowiedź tutaj na to jest taka, że coś jednak te liski dalej będą dawały, ponad to, że się te wszystkie miejsca odblokuje, może będzie więcej miejsc na te potężniejsze na przykład. Zobaczmy. Swoją drogą, twórcy Ghosta też wrzucili infografiki mówiące, ile milionów ludzi do odblokowania talizman mocy Inari to 3. Aha, czy ja po prostu będę kolejne talizmany dostawał za to, ale takie słabe? Jakby, ja rozumiem, że te lepsze talizmany to spoko, to bym się chętnie pokusił. Ale jak ja mam tak po prostu te talizmany dostawać w ilościach jakichś niepojętych, robiąc te lisie nory, to ja nie wiem, czy mnie to aż tak bardzo interesuje. Kurwa, i mam konia na widoku i teraz zamiast się teleportować, to będzie do mnie biegł. Dobra, trudno. Ile mi czasu zajmie dotarcie do tej cholernej misji, nie wiem, ale... Przynajmniej być może znajdę po drodze jakieś lokacje, które potem pozwolą mi się na szybkości tutaj poruszać. W końcu zrobić to trzeba. Jest to nieodłączny element gameplayu, dlatego też widzicie to na moim filmie. Haha, wszystko przemyślane. Tutaj kolejne jakieś rozpieprzone miejsca. Ewidentnie, pierwsza wyspa jeszcze tak dość litościwie została potraktowana przez Mongołów. Tutaj ewidentnie się wkurwili i zaczęli więcej miejsc palić niż przejmować. Bardzo niemiło z ich strony, tak się nie powinno robić. Tutaj też widzę, jest miejsce, gdzie mamy lokację przeciwników. Ja chcę tak bardzo blisko podjechać, bo ona mi się tylko zaznaczyła. Ale niekoniecznie mnie interesuje... Dobra, koń chyba tu nie wejdzie. No i mi się nie zaznacza. Halo, kurde, no zaznacz się, proszę. Czy ja muszę zaraz obok tych typów przejechać, żeby to się stało? No proszę, proszę. No tak, tak, tak. No nie, nie. Gra po prostu odmawia wskazania mi na mapie tego miejsca, chociaż praktycznie tu wjechałem. Mogę z łuku strzelać tutaj? Mogę. Siema! O nie, nie zabiłem go chyba, ale chociaż z koni ich chcę zrzucić. O nie, przepraszam, ten nie żyje. Dobra, ładnie sobie to tam objechałem, tak więc jeżeli będę chciał znaleźć obóz, to po prostu znajdę miejsce, które takim szlaczkiem zrobiłem, szlaczek dookoła. Ależ piękne są te tereny tutaj. I wiecie co? Widzę wasze memy, jak ciśniecie ze mnie bekę, że kurwa, jak tylko widzę krople deszczu, to o, intensified flute sounds. Czy coś takiego? Nie jestem pewien dokładnie, co tam było. Ale... ale nie będę teraz włączał tego cholernego zmieniania pogody.
Jak ja mam tutaj jechać? Kolejny obóz Mongołów gdzieś tutaj zaznaczony. Spoko, nie widzę kompletnie tego miejsca, gdzie ten obóz był, ale jest tutaj, to muszę sobie zapamiętać. Dobra, jestem na dobrej drodze, żeby dostać się do tej mojej misji głównej. Jestem tak bardzo na niej sfokusowany, że jakieś turbo podróże teraz odprawiam. Tam wielkie, piękne drzewo na horyzoncie, a ja to wszystko olewam, zostawiam i jadę przed siebie. Teraz mam wrażenie, o ile trawy pampasowej, moje marzenie. Żyć w tej trawie, naprawdę, zbudować tam dom z tej trawy, żyć w tej trawie. Piękna jest. Piękna i jaka użyteczna jednocześnie. No, zapuszczam się jakoś zajebiście daleko w jakieś dziwne dżunglaste tereny. Patrzcie, totalnie się biom zmienił. Czuję się jak w Minecrafcie na wyprawie po żelazo na początku gry. Idę przed siebie i ciągle widzę jakieś nowe pojebane rzeczy. Nie wiem nawet dokąd do końca jadę. Mniej więcej tak jak mnie wiatr prowadzi. A wszystko po to, żeby zrobić tą jedną misję główną, którą sobie upatrzyłem. Jakby normalnie pewnie bym leciał od południa i na północ bym się przesuwał z tymi wszystkimi zadaniami, które mnie czekają. Ale nagroda za tamto jest tak kusząca, że nie mogę się powstrzymać. Pomijam też chyba dużo bambusów po drodze. Bambusy. Dobra. Coś tutaj mamy, jakieś mini obozowisko mam wrażenie. Może jakiś traper tu jest? Nie, tylko martwi ludzie? A nie, przepraszam, coś tutaj mamy. Typek śpi, ale dobra, jakby ja widzę po twojej twarzy, że masz mi coś do powiedzenia. Wstawaj! Czyżby mityczna opowieść? Uuuu, to jest mityczna opowieść, jak nic. Byłbym na poziomie tego Ultra Instinct Samurai. Dobra, cieszę się. Pogłoska o mitycznym zadaniu bardzo mi się przyda. Jest nawet tak w miarę na południu, więc będę mógł się tam wrócić. Gorsze jest to, że... O, dobrze, właściwie to dobrze, że zrobiłem tą lisią norę. Widzicie, mogliście mówić, że o kurwa, czas marnujesz, typie. A ja robiąc tą lisią norę, załatwiłem sobie punkt fast travelingu do tamtego miejsca. Ha! Clever! Super clever! Dobra, ale tutaj mamy jakieś dupo zasoby wszędzie dookoła. Chętnie zbiorę, ale bardziej to mnie interesuje Kage i dalsza podróż do misji głównej. Nie wiem, kiedy ja ją skończę, trochę to potrwa, ale nieważne. Dojeżdżamy na miejsce. Tam w okolicy też mi się przyda jakoś oznaczyć teren. Osikać symbolicznie drzewo. Dobra, gdzie ja mam jechać? Gdzieś tu. Strasznie między tymi drzewami lawiruję. Sprawia to, że nie do końca wiem, w co zaraz wjadę. Mam nadzieję, że nie w żadną przeszkodę. I się nie wyjebię na ten głupi ryj. Wróć do domu w wiosce Omi. Dobra, czy to w ogóle będzie jakieś skomplikowane zadanie? Ależ ta gra jest piękna. Czy może będzie raczej takie prostolinijne w stylu wejdź do domu i gotowe. Nie wiem. Czy tutaj znowu jest jakieś kolejne miejsce przejęte przez Mongołów? Tak to wygląda. Oni sobie, nie wiem, lubią takie pale stawiać dookoła swoich lokacji. Wyzwól wioskę Kishibe. Dobrze, dobrze. Ja już tutaj ogarniam teren tylko, panowie. Ogarniam teren. Ja wrócę do was za jakiś czas. Jak będę mógł trzech naraz zabić i jeszcze będę widział, czy ktoś to zauważy. O! Wtedy możemy się bawić. Ja dobrze jadę? Chyba jeszcze właśnie trochę zacząłem zbaczać z mojej drogi. 400 metrów od celu jestem. To już zdecydowanie bliziutko. Koń da radę. Dobrze, że Kage się nie męczy. W Assassin's Creed Valhalla, nie wiem czy oglądaliście na moim kanale gameplay, jest coś takiego jak stamina konia. Nie może się poruszać z maksymalną prędkością przez nieskończony czas, niestety. A tutaj to w ogóle możemy zasuwać, całą tą krainę przejechać i koń ma w dupie. On będzie jechał. Ja potem mogę zejść, przewalczyć z przeciwnikami i on się grzecznie do mnie teleportuje. Takie konie w grach to ja lubię. Przyjemniej się tym na pewno jeździ niż płotką w Wiedźminie 3. Hehehehe. Sławny koń. Chociaż nic chyba nie będzie tak przyjemne jak jeżdżenie koniem w RDR-ze. That shit was tight. Dobra, to już jesteśmy tutaj. Pięknie ten nasz dom wygląda. Jechałem tu i jechałem, pół odcinka minęło, a ja dopiero dojechałem na miejsce. Ale jakie piękne widoki po drodze przynajmniej zaliczyliśmy. I nowe miejsca się tam pozaznaczały. Dobra, mamy to. Czy ta zbroja tutaj grzecznie czeka, czy może jakiś brudny Mongoł mi ją ukradł i schował u siebie w piwnicy? O co chodzi? No oczywiście, że podjebali zbroję, kurwa. Czas na dochodzenie. Uuu.
A to kto? Kim ty dla mnie jesteś? Służąca? Sprzątaczka? Niania? Szwaczka? Kucharka? Ojej! Jak uroczo. Isogi modotta zo. Hisashii na, Yuri. Otsukare no you de. Meshi no shitaku. Meshi wa kekkou da. Mokuzen ga mura o toutta hazu da ga, kawari wa nai ka? Zoku ga kita no mi, watashi ga oiharaimashita. O, stara baba pokroiła jakiś ludzi. Chichiue no yoroi o tori ni modotta. Komoda de wa otsukai ni naranakatta no ni. Are kara iroiro to atte na. Yoroi wa kakushite orimasu. A, ona ją ukryła, dobrze. Ona się dobrze składa, już myślałem, że będę musiał ją zedrzeć z martwego ciała jakiegoś brudasa chińskiego. Tak, zaczynam się utożsamiać z Japończykami tutaj, więc tych... Chociaż Mongołowie? Nie no, Mongołowie to Mongołowie, oni się chyba nie zaliczają do Chińczyków. Mogę się mylić, ale już tyle razy w tej serii powiedziałem Mongoł albo Mongołowie. Taichi. To jakoś się tutaj trzymają jeszcze. Nie jest jeszcze chyba aż tak źle. Shimura-sama wa gosouken-de. Ah, Mouko ni toraerarete ita ga, o sukui itashita. Donata ka hoka ni te o kasu mono wa? Oru zo, Masako-to no da. Ma, osanaki koro kara Onoko to keiko shite imashita kara ne. Itsu ka shisai o kikasete kure. Masako-sama dake desu ka? Hoka ni wa Ishikawa-sensei mo. Mou nan nen mo busata shite orimasu. Aikawarazu sondai na ofurumai nano desu ka? Aa, imada ni na. Da ga yumi no ude wa bekkaku da. Go honnin mo ironnai ka to. Dobra, babulu. Miło cię było spotkać, ale gdzie jest moja dojebana zbroja? Mam nadzieję, że jest dojebana. Nawet nie wiem, jakie daje bonusy. Tak się sam na nią nahajpowałem, w sumie bez żadnej informacji o niej. Omotoride! Isogi nano da. Yuri no sewa o shite kurete oru sou da na. Sewa sareteru no wa kochira no hou desu. Taichi ya, yoroi o motte kite okure. Tanomu. Ore wa haka ni mairu. Odwiedź grób swojego ojca. No dobrze, ale to najlepiej byłoby chyba go odwiedzić, wiecie. Czekajcie, gdzie ten grób w ogóle jest? W którą stronę? W lewo? Gdzieś tutaj jest cmentarz. Też mi się wydaje, że świerszcza tutaj powinienem być w stanie znaleźć. Tu muszę go najpierw chyba usłyszeć. Jest, ależ piękne miejsce, Boże! Ta gra ma jeden trik, dosłownie, to jest gra jednego triku graficznego i są to elementy cząsteczkowe, liście, źdźbła, trawy. Ale wygląda to tak niesamowicie. Och, przepiękne. Napisz wiersz ku pamięci swojego ojca. Cholera jasna, fabularne haiku. No to się postarajmy w takim razie. Chociaż te moje haiku chyba w większości przypadków nie mają większego sensu. Rozmyślę o dziedzictwie. Wspominam ojca. Płomyk dla ojca. A gdzie trzecie? Gdzie jest trzecie obce? Zwykle daje mi trzy. Halo! A tutaj... Z ojcem w cieniu drzew. O, to mi się podoba. Akurat idealnie, bo mówiłem o tych drzewach teraz. Z ojcem w cieniu drzew. Tak trudno było wrócić. Grób blisko, duch daleko. To mi się podoba. Mamy drzewo. Teraz jestem sam, wszystko przemija, a klon wciąż stoi. To te słowa mogłyby być samym jednym dużym haiku. Dajmy to najniższe, jakoś tak mi pasowało. Teraz jestem sam. Takie troszeczkę jak nastolatek wyciągnięty z gimnazjum, ale... Tamano kiete toukereba. Przyznam, puenta niezbyt wiecie, pocieszająca, ale no takie jest życie, trudne już. Teraz gdzie jest moja zbroja? Myślę, że największym hołdem będzie ją po prostu wziąć i założyć. Jaki będzie można barwnik na nią wrzucić? To mnie zastanawia.
Teraz chyba wystarczy, że zbiegnę tutaj tam, gdzie byłem, tymi schodkami. Wiatr mnie tutaj delikatnie prowadzi. Ty, no mój stary mi w plecy wieje, żebym jego zbroję założył. No, sprawa jest jasna. A jeszcze gdzieś tam mi mówiliście, że gra interpretuje grę na flecie i w ogóle muzykę, która mi towarzyszy i zmienia pogodę. Jako... O, stojak bambusowy też tutaj się znajduje. A gdzie? Po drugiej stronie pewnie tego muru, tylko że... Dam radę go przeskoczyć? No nie dam rady. Albo dobra, przepraszam, dam radę. Tak, troszeczkę dziwacznie chyba poszedłem. Dobra, stojakiem to się zaraz zajmę. Chcę obczaić tą zbroję. Szczerze myślałem, że trochę bardziej pełna kontentu będzie ta misja. Okej, okay, mamy ją. I nasz piękny herb na środku. Maska odpadła. Jin, teo kasanka. Cholera jasna, no dobra, okej. Okay. Zdążyłem zapomnieć już, z jakim wspomnieniem ta maska jest związana i tak teraz trochę jak o tym myślę, to... jak się aż nieprzyjemnie robi trochę ją zakładać. Ale wiecie co? Trzeba zwalczyć nasze demony, samemu stając się demonem, to jedyny sposób. Nie pokazywałem wam w ogóle jednego triku, który mogę wykonywać na tej kamerce. Jezus Maria, już 3 odcinki pod rząd, to się poce. Mogę zrobić tak. I niespodzianka, teraz jestem tak. O, kasama! Duś to. Nie, tada, memai ga shita dake. Ima wa kasama ga tekkiri. Dete koi, chichoumono me! Dobra, zobaczmy. Wydaje mi się, czy ta zbroja, a nie wiem jaką ma umiejętność, maska klanu Sakajów, noszona przez największych samurajów klanu Sakajów oraz zbroja, strój przywódcy klanu Sakajów wcześniej należał do ojca Jina Kazumasy Sakaja. Ty, no ale zobaczmy w takim razie, dziennik techniki, jak chcę zobaczyć sobie, a nie mogę sprzętu teraz sprawdzić, no dobrze, bo jeszcze gra mi powie, żebym ją zmieniał, znaczy gra nie może mi pozwolić, żebym ją zmieniał. O, pierdolone słomiane kapelusze, teraz też będziecie ze mną walczyć. Dobra, wypróbujmy to. O, kurwa, i zjebałem oczywiście, ale się dałem zbejtować jak frajer. No, nie wierzę. Dobra, a mnie wkurwiłeś. Gdy nosisz, seria prowokacji zwiększa się o jeden. Zwycięstwa w prowokacjach mają szansę przerazić wrogów i ja to zjebałem. O Jezus Maria. No chodź, chodź. Haha, suko. Czy ja mam pozę do walki z ludźmi? Co ja zrobiłem? Podskok jakiś dziwaczny. Bum, sukwo. Dziab, dziab, dziab. Cholera jasna, zjebałem prowokację, ale tak, to oznacza, że teraz 4 osoby będę mógł zabić. Ty, to jest fajna umiejętność. To jest umiejętność specjalna, której nie ma w ogóle żadna inna zbroja, co bardziej interesujące. Ona jest zdecydowanie nie pod stealth, tylko po prostu pod frontalny atak. Rozmawiaj. Kiego wa nai ka? Shima no tamio. No tak, no jestem kurwa samurajem, nie? No, trzeba przyznać, babule trochę poskładało. Raczej jest przyzwyczajona pewnie do zajmowania się domem, a nie bycia świadkiem masakry. Trucizny! To może być ciekawe. Coś czuję, że ta zbroja to może być nie jedyna rzecz, z którą teraz wyjdę z tej misji. Ależ tutaj niesamowite widoki mieli. Tutaj trenowaliśmy z wujem, pamiętam to. Gdzie chcesz usiąść, babulu? Wskaż miejsce, a ja tam pierdolnę. Sakai no mono wa doku nado tsukaimasen. Mouko to tatagatta Sakai ga iyou ka? Tsukaeru teda de wa tsukawaneba, kore ijou no gisei wa haraenu.
猛虎が若様を変えたのですね。この世が変わったのだ。母から教わったのは薬草と死にすら至らしめる毒草。食べさせねばなりませんが、いかにして毒を盛るのです。吹き針を使う。唐国の僧がある源氏の武者に伝えた武器だ。うん、どうだユリ。良き心を失われますが。もちろんだ。お生まれになる前から仕えてきた身です。断れましょうか。Proszę, powiedzcie mi, że będę miał truciznę, która sprawi, że przeciwnik wpadnie w szał i zacznie bić swoich. Super, przyjaciel, teraz chce mnie zabić. Najeźdźcy mają tam teraz obóz. Udaj się na starą przeprawę. Dobra, gdzie to się znajduje? Jak ich tam mam przyjebać? Ej, przejeżdżałem tam obok, a tutaj jeszcze mam ten stojak bambusowy, ale to tam sobie wrócę do niego. Żaden problemo. Lecimy w takim razie. No to teraz to cholera, chyba nie ma innej opcji jak wjechać tutaj z buta na głośno. Wydłużona seria prowokacji. Teraz mogę sobie ten sprzęt zobaczyć. Zobacz ulepszenia. Większa premia do obrażeń w walce w zwarciu, premia do zdrowia i zwiększ seria o serię prowokacji. Widzę, że tutaj wtedy będzie większa premia do obrażeń i wygląda jeszcze bardziej dojebanie. Tutaj olbrzymia premia do zdrowia i zwiększa serię prowokacji o 2. Wygranie jej daje 25% szans na przerażenie pobliskich wrogów. Patrzcie, jak ona dojebanie wtedy wygląda. Oh boy. To mi się podoba. Bardzo chętnie będę ją rozwijał. Jest taka ogólna. Ta bardzo dobrze wygląda na zbroję dopasowaną właśnie do walki otwartej, a zbroja Ronina do walki takiej ukrytej. Głównie dzięki temu, że te prowokacje od nich można zacząć i już wtedy jeszcze ta szansa na przerażenie. Ho, ho. I ten poziom i w ogóle ten i ten dam radę sobie w tej chwili zrobić bez problemu, więc będę już miał większą premię do walki w zwarciu i olbrzymią premię do zdrowia, więc się jeszcze najchętniej w tym odcinku udam. Hełm klanu Sakajów tylko tak dziwacznie trochę wygląda. Ciekawy jestem, jakby to działało z tym hełmem na przykład. Bo ostatecznie niekoniecznie muszę mieć ten. Nie widzę, żebym tutaj kolorki jakieś mógł mieć na sobie, ale nieważne. Na razie nie będę zmieniał tego stroju. Jedźmy zdobyć tą całą truciznę, tak jak Bozia nakazała. W zbroi klanu Sakajów. Gdzie jest ten obóz cały? To już tutaj? No nie ma innej opcji, ja tutaj muszę z grubej rury wjechać w takim razie. 90 metrów ode mnie, to musi być tutaj w takim razie. Mongolski obóz. A to jest taki duży obóz, ojeju, panie. 2 złota, punkt techniki, średnia premia do legendy. Ty, no cholera jasna. Ilu mamy tutaj przeciwników? Dobra, kurwa, zaczynamy! Nie ma czasu do stracenia. O, czy to jest w ogóle szefu, czy mi się wydaje? Dobra, nie, to nie szefu. Okej, dobrze, udało się. To teraz trzech kolejnych mogę tak załatwić, jak tylko tego nie spierdolę. Okej. Znowu ich ciała mi zasłaniają kolejnych. No i kurwa, nie widziałem teraz, czy atakuje, czy nie atakuje. Nie wiedziałem, co się dzieje. Dobra, to tamci wiedzą, że ja tutaj teraz jestem, czy tak nie do końca? Mam wrażenie, że tak nie do końca, a nawet jeżeli wiedzą, to zaraz będą w stanie bardzo łatwo o mnie zapomnieć. Tak więc ogólnie pogers. Sytuacja jest niezła. Dobra, idziemy przed siebie, ten obóz wcale nie jest taki duży. Może kolejnych dam radę tutaj teraz sprowokować. Nie pozwala mi niestety. Dobra, lecimy. Super ciosy, szybkie kurwa na Mongoła. Technika na Mongoła. Ty, ten to naprawdę dużo potrafi znieść tych uderzeń. Tak, ja wiem, jaka postawa się przeciwko szermierzom sprawdza. Proszę mnie tutaj teraz nie pouczać, gro. Błagam cię. Cyk w głowę. Zginął od tego. Nie spodziewałem się, szczerze mówiąc. Cięcie z brzegu. Brzegu, kurwa, nie umiem mówić. Proszę bardzo, co ja się tutaj będę bawił w ogóle? Walkę mieczem, jak mogę łukiem wszystkich załatwić. Jeszcze ktoś? Nie, dobra. Niesamowicie intensywna muzyka walki, która jest w tej grze, chwilowo ustała, co oznacza, że mam możliwość odpoczynku.
uspokojenia myśli, przygotowania się na kolejnych przeciwników. Zapomniałem, że mam bomby klejące, a one też są mega fajne. Dobra, tutaj namioty, namioty, trzy namioty. Idziemy dalej, nie ma czasu do stracenia. Co ja tam mam na dole do zrobienia? Coś pod spodem się tam znajduje. Mogę się nawet tutaj wzium tak zrobić. Nazbieraj trzciny na dmuchawkę. No prawda jest taka, że ja nawet nie muszę uwalniać tej lokacji teraz do końca. Dobra, tutaj chcę ciężki łuk, zwykłą strzałę. Bye bye. A kolega nie zobaczył. To jest najlepsze w ogóle. Oj, nie trafiłem go. Ale oni mnie nie znaleźli nadal, to jest niesamowite. Dobra, tutaj kurwa jestem. Zapraszam do zabawy. No naprawdę? Nie widzą mnie? Zaraz mnie zobaczą jak nic. Yo, siemano. Kurwa mać. Dobra, ale macie teraz przejebane. Albo i nie. Bo nie umiem robić uników. Niebiańskie cięcie. Dobra, ty umieraj, proszę. Miałem robić te ciosy z niezwykłą prędkością, czy mi się wydaje? Ale was kurwa dużo. Ty, pieseł jeszcze przyszedł. Jak bokiem śmiesznie tym rzucił. Dobra, zapraszam. Kurwa mać, gościu, zdecyduj się jak atakujesz, bo chciałem cię pięknie skontrować, ale mi dosłownie nie pozwoliłeś. Dobra, ten jest widzę tarczownikiem. Super, seria szybkich ciosów ninja. Nie jestem ninja, nieważne. Ci tutaj w ogóle bez żadnego kurwa ostrzeżenia atakują, nie żyję. Naprawdę potrzebuję tej umiejętności, która pozwala mi się uleczyć, kiedy jestem w takim stanie, w jakim jestem teraz. Przeginam. Jakby za mało orientuję się, gdzie są ci przeciwnicy, bo... O Jezus Maria, od samego początku, gdzie to mnie teraz wrzuciło w ogóle? I wszyscy żyją. No oczywiście, że mnie wycofało teraz. Dobra, wiecie co, chciałbym jakby zakończyć ten odcinek jakimś sukcesem, tak więc wydaje mi się, że chciałbym tylko tej trzciny nazbierać. Ja sobie tutaj wrócę, ja ten obóz zrobię, chciałem sobie tutaj tak trochę... na głośno powalczyć, nie do końca się udało. A jakbym się skupił, to by się udało, ale już naprawdę mam teraz trochę zmęczenia w sobie. To jest chorągwie, ale to nie jest kurwa trzcina, tutaj jest trzcina. Już? No widzicie, idealny na dmuchawkę, zaniosę ją do Yuriko. No to wracamy, nie mamy tutaj już nic więcej do roboty. Paru ich zabiłem i mi wystarczy. Ale jest duża lokacja, jeszcze mam, są tutaj bonusowe zadania do wykonania, które bardzo chętnie bym wykonał, bo dają mi bonusy. Uwa, już naprawdę dzisiaj nie myślę co gadam, szczególnie, że jest znowu 21. Czasowo to naprawdę mi się ostatnio to pięknie ustawia, ale wiecie co? Zdradzę wam tajemniczy plan, na który wpadłem. Chcę sobie zamontować tutaj u góry, nad biurkiem, nad moją głową, bezpośrednio wentylator. Taki typowy sufitowy wentylator wielki, który się kręci nie jakoś super szybko, ale generuje powietrze, które po prostu wieje prosto w dół. Wydaje mi się, że taki wentylator, oczywiście odpowiedniej mocy i rozmiarze, nie będzie go słychać. Jak ja mam tutaj jechać? Ja coś zjebałem. Ona tutaj gdzieś jest. Nie dość, że nie będzie go słychać na mikrofonie, nie będzie słychać też wiatru, który pcha na mikrofonie, ale będzie dawał tutaj niezwykłe ukojenie, bo będzie zaraz nad głową wiał cały czas w osobę, która obecnie z komputera korzysta. Dam wam znać na Instagramie zapewne, instagram.com/newtivolt, jak mi się to uda. Ale czemu ta płacze? Co ty, jesteś załamana, że ja takie taktyki stosuję teraz w klanie Sakajów, czy co? Yuri. Waka-sama, shitsurei itashimashita. Tono no koto o omoidashite orimashita. Ore wa wasuretai. Tono nari no jōga atta no desu yo. Mou yoi daro. Fukizutsu to hari ga sorotta. Tak, jebać, pamięć o moim ojcu, już się pomodliłem, haiku ułożyłem, dawaj trucizny. Ona chyba nie jest zadowolona, że tak dużo uwagi poświęcamy tej truciźnie. No jeszcze musimy gdzieś jechać. Obóz masz, kobieto? Proszę bardzo. Ta, co sobie zrobił obóz wypadowy do robienia trucizn. Ja to jeszcze w tym odcinku chciałbym na sam koniec zobaczyć, jakie mam opcje barwnikowe, jeżeli chodzi o tą stroję. Czy biały barwnik na przykład dorwę, bo to może naprawdę fajnie na biało wyglądać. Albo całe na czarno, też jest opcja. Chociaż wyższe poziomy tej zbroi też mogę sobie teraz zupgrade'ować i chętnie to zrobię, bo wydaje się być fajna do otwartej walki. Lepsza na pewno niż ta... niż ta od Masako.
あの子馬で。バカ様は姿勢よく蔵にまたがって将軍様のようでした。To wie, może taki jest ending, że zostajemy szogunem. Nie, to by było chyba trochę przegięte zbytnio. To nie jest za bardzo gra o naszej podróży, by nim zostać. Mamy tylko jedną małą naszą własną wyspę uwolnić. Dobra, dobra, wybacz. Odkręciłem na chwilę, żeby bambusa trochę zebrać. Nie denerwuj się. Mam wrażenie, że mam zdecydowanie za dużo bambusa i zdecydowanie za mało innych rzeczy. Waka-sama. Dłuższono to? Waka sama wa koko de Shimura sama o ayame kaketa no desu yo. Nani? Słucham? Tashika 3 ka 4 no koro. Shimura sama ga kodachi no atsukai kata o osiete kudasatte ita no ni. Waka sama wa chōchō ni muchū de. A ty wtedy przyjebałeś mu w czachę tak, że 4 miesiące był w rekonwalescencji. Shimura sama to tono wa iki ga dekinu hodo oharai sarete orimashita. Aha. Ze śmiechu prawie umarł. Okej. Okay. お母上が病になられる前は若様にも笑いかけておいででしたよ。Czy Jin chociaż raz od początku tej fabuły się śmiał? Bo mam wrażenie, że tak nie za bardzo. おざと焚き火野宿するのか。いろんな薬草を探す時だけです。Nie ma czasu na opierdalanie się, Jin. Śpisz w robocie. Crunch. Nadgodziny. Dobra, nazbieraj kwiatów. Łopanie, dobra. Mam je przynajmniej zaznaczone. A mogę je potem wykorzystać, by barwniki sobie kupować? Widzę, że fabularne. Tylko nie jedz nasion. Słyszeliście, że jest teraz aferka, że ludzie dostają z AliExpress nasiona? I podobno ich zasadzenie może grozić jakimiś niebezpiecznymi, inwazyjnymi roślinami? Dobra. Rób truciznę. Ciekawy jestem, jaki będzie tego efekt. まず種を抜き取り、身を砕き、のり状にしたら針を浸します。Zajebiście proste jest to tworzenie trucizny. 納得いただけるかと。Ja będę musiał fioletowe kwiatki zbierać celem zdobycia trucizny? Tak to będzie działać? I sam ją będę sobie robił? この道に合ってるのか。ばあさんの野営がこの辺りにあるんだよ。No nie! Ale że się kurwa ukryła, babo! Słomiane kapelusze znalazły twój obóz. No i niestety są dobrymi fechmistrzami. Tak, zobaczmy, mówię wam, to będzie wprawiało furię. Strzela różnymi zatrutymi strzałkami, dmuchawka. Okej, okay, czyli kolejna broń pewnie dostępna tutaj, co? Zatrute strzałki zabijają cel w okrutny sposób, co przyciągnie uwagę pobliskich wrogów. Dobra. Pyk! O cholera, jasna. W jaki okrutny sposób? Co mu się w ogóle teraz będzie działo? O Jezus Maria! O, wyżygał wszystko. To przy... Gościu normalnie wnętrzności wypluł. Zajebiście. To mi się podoba. Dokładnie tak to miało działać. Ja ranny? Absolutnie. On? Zdecydowanie. Dobrze działa na przerażenie. Ale jest powiedziane, że różnymi strzałkami strzela, więc może dostanę truciznę, która furię powoduje. この場所を片付けましょう。あまり無理をするでないぞ。まあ、子供扱いとは老体のできることは心得てます。Dobra, babulu. 他の毒も作れるのか。全く落ち着きのないお方。もう一つあります。Dawaj, działkę。混乱と怒りを起こす毒が。しかし、素材は何だったでしょう。思い出してくれ。役に立ちそうだ。O, okej. Okay. Czyli niewątpliwie ona będzie więcej różnych rodzajów amunicji mogła mi zaoferować do mojej dmuchawki, no tylko, że to musi troszeczkę potrwać. Weź pancerz rodowy, by reprezentować klan Sakajów, zrobione. Teraz trzeba będzie się zająć jakimiś innymi rzeczami. Ale mamy, hej, kolejny punkt techniki. No, ja myślę, że muszę zainwestować w to całe podleczenie się w momencie, kiedy jestem już martwy, bo jednak mi się zdarza. Akakute, ociba, nie. Dobra, ta widzę mocno kmini. Czyżby misja ta, którą ma dla mnie ona teraz, dała mi dostęp do kolejnej trucizny? Strzałka halucynacji, dobre. I pewnie potem jeszcze jedna strzałka, bo jest tych opowieści tutaj więcej. Dobra, patrzcie, jaką piękną trasę dzisiaj pokonaliśmy, ale
Ja chciałbym się... No, udam się tak na szybko tutaj. Mamy kupca. I ten kupiec być może ma jakiś barwnik do tej mojej zbroi, nie jestem pewien. O, wow, co za perfekcyjnie, absolutnie szybki loading. Trapper coś może mi zupgrade'ować, ale to mnie aż tak bardzo nie interesuje. Tam jakaś pogłoska, więc spoko, wysłucham. Barwniki do pancerzy. Ubranie wędrowca, samurajskiego klanu, ubranie Ronina. Nie, ten nic dla mnie nie ma. Wysłucham tej pogłoski, cokolwiek by to nie było, to Anusz mi się przyda. Kappa o gozonji desu ka? Kappy? Kurwa, Kappa to jest emotka na Twitchu. Nanto Akashima no shuraku ni sugata o miseta sou desu. Okej. Demony. Aż jak w uwadze mu twarz szmatą zasłonili, żeby nie zdradzić jego tożsamości. O, przepraszam, już ją znam. Dobra, gdzie to miejsce? Czy one teraz... O, dobrze, nieważne gdzie tą pogłoskę usłyszę, widzę, że też mi pokazuje, znaczy odblokowało coś, co jest wyżej, na wyspie górnej, a nie tylko tutaj na dole. Dobra, spoko, ale to ja w takim razie jeszcze chcę się na szybciutko udać. Zero nowego rynsztunku kosmetycznego, nie mogę jej przemalować? Pewnie na czarno będę mógł, pewnie na czarno będę mógł. Gdzie jest handlarz czarnym barwnikiem? Google! Uwaga! Ghost of Tsushima i Black Dye Merchant. Proszę bardzo. Gdzie jest Black Dye Merchant? Pokaż mi mapę, gro. Pokaż mi, kurwa, mapę. Black Dye Merchant. Ja tego w życiu nie znajdę, gdzie to się znajduje. Southwest of Urashima's Village. A jeżeli ten ma zero dostępnych rynsztunków, to obstawiam, że nie dam rady tutaj niczego u niego zdobyć. Barwniki do pancerzy, wędrowca, Ronina, dwa, których nie odkryłem. Super. Ten jakiś widzę bardzo bojowy, a ten niekoniecznie. A co tutaj jest powiedziane? Ukończ misję niezwyciężony Gosaku i sześć ostrzy Kojira. O, wow. Ty, no i gdzie jest to Urashaku, Urashaku Village? Czy ja to dam radę znaleźć? Old Totoyara Hills. Gdzieś tutaj. Wioska Urashimy. Dobra, widzę, gdzie to jest. Typek gdzieś się tutaj znajduje. Jestem o tym święcie przekonany. W tym miejscu, tylko że kurwa, zanim ja się tam dostanę. Ale mógłbym tam już zobaczyć, czy dam radę zdobyć jakiś barwnik. Ty wiecie co? Weźmy tam, podjedźmy na szybko, bo mnie to strasznie kusi. Zobaczyć, czy dam radę. Mniej więcej udało mi się chyba zlokalizować, gdzie on jest, więc weźmy na szybko naszego konika. Chwyćmy i jedźmy tam, gdzie mamy pojechać. Nie ma opcji, że się nie da zabarwić tej zbroi. Ja wierzę w to, że się da. I ta wiara będzie mnie trzymała w wytrwałości w tej podróży. Wydaje mi się, że mniej więcej trafiłem w jego lokalizację, patrząc po mapce, którą sobie odpaliłem. No i hej, zwiedzimy jeszcze trochę terenu, ale teraz chwilowo w takim razie wrzućmy sobie strój wędrowca, żeby mi się więcej tego tutaj odsłaniało. Teraz to prawda do mojej maski to jest niedopasowane, bo mnie quest ubrał całego, ale to nic. Bambusik do kieszeni. Ja już chyba poza odcinkiem sobie ubiorę, znaczy pójdę i zupgrade'uję ten strój Sakajów, ponieważ naprawdę, ze wszystkich teraz do takiej otwartej walki, ten mi się chyba najbardziej podoba. Bo Ronin do otwartej walki ma tylko i wyłącznie bonus do obrażeń. Wiecie, to jest takie na wypadek, gdybyś, chciał się skradać, ale się niestety przypadkiem wyjebał, no to generalnie dasz radę się jeszcze z tego wyciągnąć. Quest mi się tylko zmienił, chociaż tego nie pragnąłem. Mniej więcej tak, dobra. Jadę dalej tam, gdzie miałem jechać. Moją główną misją teraz nie jest uratowanie mojej wyspy, czy odzyskanie mojego domu. Nie, chcę sobie kurwa pofarbować zbroję na czarno. I liczę, że się da. Liczę, że będzie wyglądało zajebiście. A wiecie, różnie bywa. Tak jak ten strój jest fajny, taki biały, ale nie jest znowuż cały biały. Co mnie tak troszeczkę nęci. Odblokuje mi się to miejsce, jak tutaj podejdę tak na blisko. Znacznie silniejsi wrogowie. Tego to ja dawno nie widziałem, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że dobrze jadę. Fantastycznie wręcz jadę. Nie mam więcej tutaj screenshotów niestety tego, jak wygląda miejsce z tym całym kolesiem od barwników. Ale to będzie jakoś gdzieś tutaj. Jakoś gdzieś w tym kurwa lesie. Może gość niezwykle mocno strzeże tajemnic swojego barwnika. Jest, handlarz czarnym barwnikiem. Udało się. Dobra, schodzimy. Proszę, bądź tutaj. Nie każ żadnej misji robić, żeby u ciebie handlować. Moje barwniki są ciemniejsze od nocy. Cieszy mnie to. W końcu cię odnalazłem. Żywy jeszcze, ale jakby... Mam nadzieję, że padnę z zachwytu na widok twoich barwników.
店を開きました。黒に染め上げましょう。火に焦げた絹をごとし、カラスの羽のごとし、素材をお持ちくだされば喜んで染めて差し上げましょう。Dobra, dobra, ja wiem, że ty tylko kwiatów potrzebujesz. Łuk. Kurwa, ale ciemno, nic nie widzę, jak będzie wyglądał ten łuk. Ty, no zajebiście wygląda, podoba mi się. Barwinki do pancerzy. Najpierw Tadayori, o, cały na czarno. Ubranie wędrowca, spodnie też są na czarno. Zbroja klanu Sakajów. No i to mi się podoba, nie jest taki dziwny brązowy. Wszystko jest, nawet maska. Tutaj jeszcze jakiś, których nie, trzy, których nie odkryłem. Ty, no chyba to robię, proszę państwa. Zbroja klanu Sakajów. Wędrowca też sobie zrobię czarnego. I Tadayoriego rzadko używam, więc będę mordował kwiatków. Ale czekajcie, czekajcie. Wyjdźmy na zewnątrz, bo gówno widać w tej chwili, szczerze mówiąc. Zagrajmy na flecie, żeby sobie zrobić ładną pogodę. Ale tylko i wyłącznie po to, żeby zobaczyć, jak pięknie nasza zbroja wygląda. Patrzcie, jak się pięknie od razu niebo rozpogodziło. Chyba działa ten flet. Dobra, już. Sprzęcior, proszę państwa, strój, ubranie wędrowca. Cyk, całe czarne. No i to wygląda nieźle. Znaczy taki trochę bardziej szmaciany się wydaje być, ale to nic. Zbroja klanu Sakajów. Mamy nasz domyślny kolor z jakimiś takimi beżowymi akcentami. I mamy też full czerń z takimi fioletowymi akcentami. Oj, jakieś takie opalizujące na fioletowo są. No i zajebiście. I to rozumiem. Ty, no to w sumie od razu, jak się tak ubrałem, to proszę państwa, skoro już wiem, gdzie, co i jak jest tutaj w tej złotej świątyni, chodźmy do płatnerki. I tak się przeciągnął ten odcinek, tak wiem, ale chcę sobie wpakować dodatkowe punkty, żeby już zobaczyć mojego Gina w pełnej krasie. Jak będzie wyglądał już z... No tak, myślę o dwa poziomy zupgrade'owaną tą zbroją. Do tego jeszcze mógłbym sobie wynaleźć jakąś fajną opaskę i jakiś fajny kapelusz, bo ta maska tutaj... A, jest spoko, niby Sakajów, ale hej! Nikt mi nie każe nosić całego zestawu, nie? Zbroja daje bonusy sama w sobie. Dawaj, dawaj, ja bardzo chętnie skorzystam z twojej pomocy. Nie to, zbroja klanu Sakajów. Cyk, robimy to. Mam dużo tego wszystkiego. Bum, robimy to. Tutaj tylko zapasów nie mam, cholera jasna. 5 zabójstw we prowokacji, 25% szans na przerażenie, to jest to. O kurwa, hełm mi się zupgrade'ował i ulepszył. O mój Boże. No wyglądam całkiem zajebiście. Sprzęcior, proszę państwa, jak to teraz wygląda? Mamy hełm klanu Sakajów udoskonalony, półmaska klanu Sakajów, albo pełna maska klanu Sakajów. Ja pierdolę! Ale złoto. Jest taka fioletowa. Półmaska? Nie. Groźny wojownik. Nie, nie, nie. To mnie nie interesuje. No i mamy też to. Ale dopiero teraz jest takie czarne opalizujące. Patrzcie, bo jest ulepszony, ale jest też udoskonalony. I mam takie rogi. Ale jestem teraz potężnym skurwielem. Ale mi się to podoba. Damn. To teraz to jedyne, co mi pozostaje, to dopasować moje ostrze, bo teraz tak nie do końca wygląda, mam wrażenie. Pędy bambusa też tak średnio teraz pasują. Myślę, że jedyny, który tutaj ma sens, to będzie taki... Nie niebiański sokół, ale to chyba burza klanu Sakajów. Jest spoko. I do tego jeszcze mamy oczywiście łuk, który mogę jakoś sobie dopasować. Dmuchawka nie ma żadnych opcji. Tutaj kolorki raczej takie, krótki łuk raczej taki, do miotanych nie ma opcji. I teraz kurwa, wyglądam tak kozacko. Ile mam teraz życia w ogóle? No nie mało, no nie mało. Dobra, moi drodzy, dzień się z wami żegna. Ja dziękuję wam za oglądanie odcinka, trochę się przedłużył, ale myślę, że teraz walki będą spoko. Dzięki, trzymajcie się, lajki i pa!